Widzę, że bobry zaczęły budować kolejną tamę. Zobaczymy, jak mi to pójdzie dalej. To jest jedna, to najmniejsza, ostatnia. Tu jest druga. Ta to już jesienią była. Zamarzało im tu wszystko. A tam zaraz podejdziemy do trzeciej, tej największej. Tylko muszę sobie jakieś przejście znaleźć. O! Nie po wodzie, nie po lodzie. O, tak to z góry wygląda. I idziemy na tą trzecią. Kawał terenu tutaj mają zagospodarowane. Piękna pogoda dzisiaj. Jest trzecia, trochę ją słabo widać w tym śniegu, ale już ją słychać. Podejdę bliżej. O, proszę, jak pięknie. I to jest trzecia tama i kawał terenu zalanego i zamarzniętego. Nie będę tu wchodził bliżej, bo właśnie wpadłem. Na szczęście nie do wody. I tak to wygląda bobrowe rozlewisko w zimie. Jeszcze zobaczmy tutaj dalej teren. Przepięknie.